przebaczenie? Nie no, chętnie przyjmę. Tylu ludzi obraziłem, a niektórych nawet wdeptałem w ziemię, że miło by było usłyszeć, że ktoś udziela mi przebaczenia. Dobrze, to najprostsza historia z przebaczeniem. Ona nie wymaga wcale wysiłku. Zapraszam Ciebie do innej czynności, tej najtrudniejszej, abyś Ty sam przebaczył. To możliwe. Nie mów, że tyle razy próbowałeś i nic. Napisałem dla Ciebie książkę, która pokaże Ci, jak to zrobić. Jej tytuł to Mała Szkoła Przebaczania. Nie dlatego, że ma mało treści, lecz z powodu podejścia do tematu. Zamiast przebijać głową mur, nastawmy się na uczynienie kilku małych kroków. Może to zrobić każdy. Jeśli chcesz, Tobie też się uda.